Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam jak zawsze bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Lokfuntur. Monety mówią. Dzisiaj dzień w Toruniu szczególny, ponieważ 19 lutego i 550. rocznica urodzi Mikołaja Kopernika. To dobry dzień, by powiedzieć parę słów na temat dewaluacji monet. Ale te tematy realizowałem już w... Kilkakrotnie. A, a zatem został nam jeden okres: późne cesarstwo rzymskie od reformy Dioklecjana po wiek V. I właśnie tym chciałem się dzisiaj szczególnie zająć. Przy czym akurat do tego tematu prawo Kopernika Greciama, um, mówiące o tym, że gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz. A dotyczyło to zwłaszcza psucia pieniądza srebrnego ma stosunkowo najmniejsze zastosowanie, ponieważ już w tym okresie po bardzo złych doświadczeniach ze zdewaluowanym najpierw denarem, później przede wszystkim podwójnym nominałem denarowym, czyli Antoninianem, generalnie monety srebrne stały się w systemie rzadkie, i raczej redukowano ich Wagę niż jakość stopu. Ale o tym za chwilę. Zacznijmy od monet złotych. Otóż Aurelian, który zaczął proces porządkowania systemu monetarnego. Przypomnijmy, to cesarz panujący w latach 270-275, a wprowadził znów porządną monetę złotą. Aureus w jego czasach ważył średnio około 6,55 grama. Wynikało to z tego, że z Libry rzymskiej, z funta rzymskiego, ważącego trochę więcej niż 327 gramów, wybijano 50 sztuk. Za Dioklecjana ten system się e, zmienił. Dioklecjan e, zwiększył liczbę monet wybitych e, z jednej Libry do 60 sztuk, co dawało średnią wagę 5 Gramów 45-setnych. I zasadniczo, jeśli chodzi o monety złote, to tutaj w ciężarze nie majstrowano. To akurat pokazuje Państwu aureus Konstancjusza I, przy czym jest to moneta naśladowcza. W dodatku jest to sub-argenteus. Widzimy tutaj spatynowane srebro, które spod powłoczki złotej nam prześwituje, ale nawet ta niepełnowartościowa moneta waży 4,94 setne a zatem wagowo jest zbliżona zważywszy na to, że jest jeszcze z otworkiem, a więc mamy tutaj ubytek złota z Monetami właściwymi dla panowania zarówno samego Dioklecjana, jak i pozostałych tetrarów. To typ akurat, którego w Roman Piel Coinage nie ma, on po raz pierwszy wypłynął w roku 1984, i od tego czasu w handlu pojawił się dwukrotnie na aukcji Nomosu i 11 aukcji elektronicznej w w 2018 roku i później na aukcji LOY w roku 2020. To była aukcja 14. Ale zostawmy na boku akurat tę konkretną monetę. Redukcji wagi kolejnej w roku 309 w przypadku monety złoty dokonał Konstantyn I. I tutaj jego aureusy ówczesne ważyły 5,3 grama, a zatem była to redukcja bardzo niewielka. Natomiast od 312 roku wybija Konstantyn Aureus Solidus czyli solidny, mocny, pewny. I rzeczywiście jest to typ monety bardzo pewny, bardzo stabilny. Tutaj już późniejsza emisja z Antiochii, Roman Imperial Coinage w tomie siódmym, numer 93. Średnia waga monety ówczesnej złotej, czyli właśnie aureusa solidusa, to 1,72 libry, a zatem średnio 4,54 g. Ten konkretny egzemplarz z Antiochii tak jak poprzedni miał trochę mniej złota, czy w ogóle stopu w tym przypadku, tak ten ma więcej, ponieważ ma zawieszkę, a zatem 4,98 gram. Ale to jest solidus czasów Konstantyna. Solidus, proszę Państwa, to moneta niebywale trwała. Rzeczywiście solidna, o kiedyś już... Zresztą o samych solidach mówiłem, więc teraz tylko tytułem przypomnienia. Nic nam się tutaj nie zmienia, średnia masa na poziomie w granicach 4,5 g utrzymuje się także w wieku 5. tutaj emisja do dozjusza drugiego z lat 441-450 typ w Roman Imperial Coinage w tomie 9. Eee, przepraszam już dziesiątym 200, numer 293 taki 4,40 gram. A, czy w kolejnym stuleciu, jeśli weźmiemy monety ee, Justyniana jak to mamy tutaj solid e, z lat e, 527-538 wcześniejszy typ masa 4,48 setnych grama. Analogicznie jeśli weźmiemy monetę o wartości pół solida, a zatem i 2,15 setnych grama. Tego egzemplarza w katalogu Sira numer 143 w moneta Imperii Byzantini 17. Czy cofnijmy się Nieco Tremissis, akurat Justyna pierwszego emisja w moneta Imperii Bizantyni pod numerem 5 u Sira 58. Istotna jest dla nas masa, gram i 49 grama, a zatem znowu średnia bardzo e, e, odpowiadająca temu, że z jednej libry mam 72 Monety. Ten system trwa zresztą, jeśli przejdziemy do VI wieku, tutaj przykład um, Konstansa II, to oczywiście masa pozostaje na tym samym poziomie, ba pozostaje aż do końca istnienia solidów, a zatem do X wieku, a później pod zmienioną nazwą właściwie ta moneta złota nadal trwa e, jako moneta bita w do, z dobrego. Kruszcu. A właśnie istotna kwestia jakościowego kruszcu jest poświadczona od 368 roku na rewersie w postaci literek OB, a zatem obryzjakus, nummus obryzjakus, czyli moneta, która przeszła próbę ognia, obryza. Mamy też na niższych nominałach. Po skrócie mennicy w Konstantynopolu ten symbol. A zatem, o ile w okresie późnego Antyku, a także Bizancjum mennictwo złote jest bardzo stabilne, w przypadku mennictwa srebrnego sytuacja już jest nieco bardziej skomplikowana. na w czasie swojej wielkiej reformy roku 294 e, poza obniżeniem nieco wartości monety złotej, wprowadza do systemu także monetę srebrną, zwaną argenteusem, nazwy ówczesnej nie jesteśmy pewni. Tutaj akurat przykład monety wybitej dla galeriusza jako Cezara w mennicy rzymskiej i tego typu monety średnio, ważyły 3,41 grama, ponieważ z jednej libry można ich było wybić, a można, bo należało wybić 96 sztuk. Na rewersie zwykle mamy tetrarchów trzymających się za ręce nad ołtarzem, spełniających ofiarę i obwarowania miasta, czy też obozu wojskowego nad nimi. Mamy także Typ z bramą obozową samą, ale owa moneta srebrna nie przetrwała długo. Właściwie wraz z abdykacją Dioklecjana ona z systemu powoli zaczyna zanikać, zaczyna być też psuta pojawiają się emisje bilonowe. Konstantyn w 324 roku wprowadza nowy typ monety zwany miliarenze. I występują w dwóch wariantach. miliarenze lekkiego, a tutaj z jednej libry wybijano 72 monety, co daje średnią wagę 4,55 grama i pojawia się miliarenze ciężkie o średniej masie 6,85 200 grama, co wynikało z tego, że tego typu monet z jednej libry wybijano 48. I um, przykładem może tu być już późniejsze lekkie miliarenze o masie 4,77 gram, ale proszę zwrócić uwagę, że mam dodatkowo zawieszkę. Emisja Sirmium Konstancjusza II. No, niezmiernie. Rzadki typ monet. Generalnie, milliarensja są monetami bardzo rzadkimi, inaczej niż silikwy to jest nazwa już późniejsza w numizmatyce jak najbardziej się przyjęła. One są właściwie kontynuacją. Owych e, tak zwanych argenteusów Dioklecjana e, początkowo ważą e, właśnie te 3,40 mniej więcej setnych e, grama. E, I tutaj przykładem takiej emisji może być ta już Konstancjusza jako Augusta z Konstantynopola w ósmym tomie, Roman Imperial College pod numerem. 102, jak widzimy, typ wotywny. Ten egzemplarz waży, czy ma masę 2,96 g. Natomiast tenże Konstancjusz II redukuje masę silikwy w ten sposób, że z jednej libry zaczyna być wybijanych aż sto, zaczynają być wybijane aż 144 monety, co daje nam średnią wagę na poziomie, e, czy średnią masę na poziomie 225 gram. Tę redukcję dobrze widać, jeśli przeskoczymy już trochę chronologicznie do czasów e, e, panowania Arkadiusza. E, tutaj już mamy z tomu dziesiątego, samodzielnego jego opanowania po 395 roku emisję. I proszę zwrócić uwagę, że ta moneta akurat tutaj nie ucięta, bo to też często były późniejsze silikwy okradane ze srebra poprzez nacinanie, właśnie odcinanie skrawków rantu. Ale ten pełen Zachowany ładnie egzemplarz z kolekcji trauznic ma masę jedynie 91 setny gram. To akurat dla sytuacji końca iv v wieku jest dość normalne. W V wieku zresztą system monetarny staje się de facto bimetaliczny. Emisji srebrnych jest bardzo, bardzo mało. No i przechodzimy tym sposobem do. Monet brązowych, ewentualnie monet bilonowych, z bardzo niewielką domieszką srebra, na poziomie zwykle nie przekraczającym 5%. Chociaż były pewne odstępstwa, ale to jako e, m, marginalne, dość krótkotrwające e, pominy. Przede wszystkim reforma e, Dioklecjana. Na początku Dioklecjan wybija jeszcze sporo Antoninianów, e, dominuje tutaj typ. Z pięcioma procentami srebra. No tutaj mamy przykład jeszcze z piątego tomu Roman Imperial Coinage 171. Masa całkiem wysoka, bo tutaj 4,4 gram, tutaj inny przykład Roman Imperial Coinage 263-348, mimo zachowanego pewnego Srebra powierzchniowego, ale tutaj wahania przy tych mniej wartościowych monetach były spore. Jednak w roku 240, 294 zaczynają być te monety wypierane przez tak zwane folisy. Tak zwane, ponieważ nie jest to nazwa ówczesna, tam dominował jeszcze denar jako moneta obrachunkowa. Tutaj też ten system w takim. W dość krótkim prowadzeniu, nie będę się um, tutaj bardzo mocno wygryzał. E, a zatem e, przykłady redukcji owej masy. Generalnie, e, Folis średnio na początku, w roku 294, a, ważył nieco ponad 10 gramów. E, wahania dla poszczególnych emisji, co zresztą bardzo dobrze. Jest oddany w tomie szóstym opracowanym przez Sacharlanda. To jest stary tom, natomiast olbrzymim plusem jest to, że dla poszczególnych emisji mamy właśnie owe wahania masy. Czyli tutaj chociażby sobie w Ticinum zestawmy. A właśnie wczesne folisy, gdzie mamy tutaj masy na poziomie no właśnie między 10,75 a 8,75 setnych grama i te późne z lat 312-313, tu widzimy 4,5 a nawet 3,75 grama. Generalnie Redukcja, jeśli chodzi o średnie wartości, kształtowała się następująca. Między 294 a 313 rokiem Owa średnia masa spadła z 10,3 do 3,36 gram. I żeby pokazać kilka przykładów. Spróbujmy spojrzeć no, chociażby na tę monetę z akwilej, a może o, wcześniej na tę. E, otóż e, tutaj mamy monetę e, Dioklecjana Aquilea e, numer 23A z 296 roku e, i ten egzemplarz ma masę 9,41 gram. Egzemplarz 31A z 301 roku, czy około 301, 9,36 grama. Tu akurat typ z monetą. Przejdźmy do innej mennicy, Sistia, też wczesna bardzo emisja z 294 roku. Ten egzemplarz ma masę 10,77 gram a zatem bardzo bliską, średniej właściwej dla tego okresu. Za życia, za życia Dioklecjana te różnice w masie nie były jeszcze szczególnie znaczące. Oczywiście możemy zauważyć pewną stopniową redukcję, ale na przykład moneta wybita już po abdykacji Dioklecjana i e, Maksymiana z mennicy w Trewirze. 10,90 grama, e, numer 673 A w szóstym tomie Roman Pielokojny. Czy, a, właśnie tutaj, ym, egzemplarz z Aleksandrii. Aleksandryjskie zwykle są nieco lżejsze. I tutaj rzeczywiście mamy a, masę 6,94 grama typ charakterystyczny właśnie dla emisji po abdykacji, dla Dioklecjana jako Augusta Seniora. Ale właśnie od abdykacji następuje wyraźny spadek mas i dotyczy to zarówno emisji w obrębie jeszcze tego systemu tetrarchii, który trwa z galeriuszem na czele, a tutaj typ wybity w Antiochii, w yy, numer 112, a w szóstym tomie masa 6,49 gram. A jest to emisja z około 309 roku. Z tego samego okresu yy, lata między 307 a 309, 310. Pochodzi ten e, folis e, Maksymiana I, już po powrocie do e, władzy. E, I e, tutaj mamy e, emisję z Ticinum, e, numer 86 w szóstym tomie e, Roman Pulitzer, Coinage 6,39 grama. Analogicznie jego syn, który sięgnął po władzę, Vitalni Maxentiusz, emisja rzymska, numer 258, 6,36 grama, czy um, emisja z Ostii, e, numer 16, akurat egzemplarz cięższy, 7,56 grama, czy um, inny egzemplarz z Ostii, z Fides z Militum na rewersie, gdzie mamy masę 7,17 gram. Wyraźne załamanie widzimy w latach nastych i tak na przykład za Konstantyna w 313 ta średnia masa powinna, Wynosić owe 3, 36 mniej więcej setnych gram, ale poszczególne monety często są jeszcze lżejsze. Moneta z Mennicy Londyńskiej, już w tomie 7 Roman Empire pod numerem 14, to są rzadki typ R4. Masa jedynie 2,57. Mennica rzymska.

Tutaj akurat widzimy bardzo ładnie powierzchniowe srebro, zachowana moneta upamiętniająca dwudziestolecie rządu. Wiemy, że jeszcze nie był czas na świętowanie dwudziestolecia, ale to dość typowe dla owego okresu, że owe rocznice świętowano już okrągłe wcześniej 3,22 grama. I tutaj też kolejne z lat 20. Sirmium, a numer 48, a zatem ceniony szczególnie przez potomków dawnych Sarmatów, za których się niegdyś uważali Polacy, szczególnie polska szlachta Sarmatia de Victor. To emisja z lat 324-325, masa 3,31 grama. Analogicznie mamy ten tutaj też typ z pokonaną Alemanią dla Crispusa to numer 49 zatem kolejny w tym samym siódmym tomie Roman Imperial Coinage i tutaj akurat mamy masę 3,3 grama a kolejna redukcja następuje w latach 30 wraz z pojawieniem się typu Gloria Exercitus. Z dwoma sztandarami są to jeszcze cięższe, nieco monety. Ten egzemplarz z Nikomedii, numer 188, waży 2,35 gram, a późniejsze emisje z jednym sztandarem są jeszcze lżejsze. A cóż się dzieje następnie? W roku 200, 348. Pojawia się typ felicium temporum reparatio, i pojawiają się tutaj zarówno lżejsze emisje z tym rewersem, jak i cięższe. Oczywiście, jeśli spojrzymy na układ katalogu opracowanego przez Kenta, czyli ósmego tomu Roman Imperial Coinage, zwrócą, zobaczą Państwo, że a, nie mamy tutaj Nazw nominałów brązowych, jedynie zaznaczone średnice i masy. Średnie masy. Ponieważ co prawda w źródłach mamy pewne nazwy obecne, natomiast bardzo trudno jest przypisać je niewątpliwie, bez żadnych wątpliwości, do konkretnych typów monetarnych. Stąd posługujemy się tutaj. Określeniami, o właśnie średnicy i, i mas. Z większych e, przykładów, z przykładów większych e, monet e, typu Felicium temporum reparatio, czyli powrót do odnowienia szczęśliwych czasów, a, może tutaj za przykład nam posłużyć ten typ Skysikos e, numer 92 emisja z lat a, 500. Przepraszam, 351 354, a masa 5 setnych grama, a za Juliana II, zwanego apostatą, o zatem w latach 361-363. Mamy zarówno śliczne emisje mniejszych monet brązowych z też ciągle niewielką domieszką srebra. Tutaj przykład z SISI numer 422 i masa 3,39 setnych gramy, jak także duże monety określane często mianem podwójnej majoryny, a to akurat egzemplarz z Antiochii pod numerem 216. One Przekazują ideę Securitas republice, a zatem bezpieczeństwo państwa. I mamy owego byka, o którego znaczeniu, interpretacji nie będę też teraz mówił. W każdym razie, typ z Antiochi, masa 8,25 gram. Za krótkiego panowania Jowiana właściwie nic nam się nie zmienia. Ten przykład jego. Małego brązu, masa 3,01 grama. To akurat typ Sirmium 118. Analogicznie nie mamy dużej zmiany w brązach Walentyniana i Valensa. Tutaj przykład z Sirmium, bardzo ładnego brązu, ikonograficznie bliskiego także emisją solidowym. Za to do właściwie po raz ostatni mamy w większej liczbie większe monety brązowe. No, chociażby tutaj z Antiochi typ 40e. Tutaj przechodzimy już do 9 tomu. Zresztą właściwie przeszliśmy wraz z Walentynianem, Romanem Piłakojność. Masa 4,75 g, ale w tym czasie zaczynają już dominować tego typu maleńkie. Brązy o masie poniżej 1 grama, tak zwane minimi, a które zdominują nam system menniczy w wieku V. I tutaj, czy weźmiemy monetę dozjusza II? O, tutaj właśnie pojawia się jedynie monogram władcy, żeby y, móc dobrze y, te typ, tę monetę zidentyfikować. Jest to pomocne przy tak niewielkiej y, skali. Um, o, ma, masa y, gram i 23 grama, no, czy jeszcze późniejsza emisja Leona I. Ten minimus, tak zwany ma masę poniżej 1,93 grama. Dlatego też y, niewielkie nominały brązowe znikną i Zostaną w reformie, a Anastazjusza zastąpione takimi dużymi e, folisami. Ale to już zupełnie inna historia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków cyklu Nummi, Lokfuntur, Monety. Mówią. Do zobaczenia.